W gminie Bogatynia jest około 3200 lamp ulicznych. Rocznie płacimy za nie prawie 1 300 000 zł. To dużo, zwłaszcza że gmina wciąż korzysta z tak zwanego tradycyjnego źródła światła. A to oznacza, że żarówki nie są oszczędne. Wkrótce może to się zmienić i z zaplanowanego 1 000 000 na oświetlenie zaczniemy wydawać aż 80% mniej. Mają w tym pomóc unijne pieniądze, po które właśnie gmina sięgnęła. Wkrótce wyniki naborów. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 9 milionów, z czego dofinansowanie unijne będzie ponad 6 milionów złotych. Będzie przede wszystkim wymiana opraw na LED-owe, czyli chcemy tą infrastrukturę, która jest, zachować i na tej wymienić nowe oprawy. Porównując źródło LED-owe, a te żarówki, które są, to są bardzo duże oszczędności. Tym bardziej dla naszej gminy będzie to inwestycja kilkumilionowa, ale w ogromne środki pozyskane, ponad 6 milionów złotych. Pieniądze na ten cel są jeszcze do rozdania i być może trafią właśnie do Bogatyni. Wraz z partnerami sąsiednich gmin podpisaliśmy umowę, złożyliśmy wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach takiego projektu modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego. Wszystko jest na dobrej drodze, wczoraj byłem w Urzędzie Marszałkowskim, także też zostało potwierdzone, że wniosek jest już złożony, czekamy na jego rozpatrzenie i jest bardzo duża szansa, że w szybkim czasie on zostanie zrealizowany. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze są to środki ze starej, tej obecnej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Wartość tego zadania to nieco ponad 9,5 miliona złotych, a dofinansowanie może wynieść ponad 6 milionów 300 tysięcy. To ogromne kwoty, ale też niemało trzeba będzie dołożyć z budżetu gminy. Trudna sytuacja finansowa gminy Bogatynia, a zarazem możliwości aplikowania o pieniądze zewnętrzne niemal zmusiły bogatyński samorząd do tego, aby wykorzystać maksymalnie dużo propozycji współfinansowania bogatyńskich inwestycji. Samorządowcy nie próżnują, dotychczas złożono bowiem kilka wniosków na cały szereg zadań niezbędnych do realizacji. Na dofinansowanie zatem ma szansę ponad 20 inwestycji. Najbardziej realne i najszybsze, oczywiście nie wiem, który z wniosków przejdzie, tak, ocenę merytoryczną, formalną i potem zostaną przyznane nam środki, to Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach tej tarczy antykryzysowej covidowskiej. Tutaj złożyliśmy wnioski, chociażby na odbudowę Alei Żytawskiej, budowę świetlicy wiejskiej w Bratkowie, rozbudowę ulicy Kossaka w Bogatyni, wymianę zdegradowanej kotłowni olejowej w Sieniawce, modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego tutaj też, aby poszerzyć, tak, już kompleksowo zrobić, zamknąć temat oświetlenia. Również rewitalizację zlokalizowanego w ścisłym centrum terenu po byłym dworcu PKS-ie, budowę drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie oraz budowę sieci ciepłowniczej w części ulic Bogatyni. Także inwestycji złożyliśmy, projektów inwestycji złożyliśmy dużo. Jestem po rozmowach również z panem wojewodą, także działamy w tym kierunku, że wiadomo, wszystkie być może nie przejdą, ale mam nadzieję, że niektóre z nich uda nam się w ramach tego funduszu zrealizować już w przyszłym roku. Wszystkie są ważne i proszę zauważyć, że staraliśmy się dotknąć, składając te wnioski, szerokiej gamy problemów, które są do rozwiązania i też lokalizacyjnie, nie tylko w samej Bogatyni, ale też dotyczących miejscowości gminnych. Dlatego też myślę, że jednym z takich priorytetowych zadań byłoby jednak uporządkowanie tej kwestii związanej z ogrzewaniem budynków w Sieniawce. Naprawdę stawki wzrosły, koszty ponosimy ogromne, ciepło, jak mieszkańcy mówią, ucieka w ziemię, a mieszkania są niedogrzane. Także myślę, że to jeden jest z takich priorytetowych zadań. Kolejnym myślę, że przebudowa ulicy Kossaka, tak, zalewanie
komunikacja, są to problemy, które trzeba jak najszybciej rozwiązać i myślę, że to są te dwa takie zadania, które mam nadzieję, że uda nam się uzyskać środki finansowe, żebyśmy mogli je w pierwszej kolejności zrealizować. Wszystkie są bardzo istotne i chcielibyśmy zrealizować chociażby budowę świetlicy w Bratkowie. Jak się okazuje, wychodzą też problemy dzięki różnym spotkaniom z mieszkańcami, z sołtysami, z przewodniczącymi rad osiedlowych. Te problemy wychodzą i jednym z takich problemów jest chociażby brak wodociągu w miejscowości Wolanów. To też jest, myślę, że taka sprawa priorytetowa, bo mamy XXI wiek, tam jest problem z wodą. Myślę, że no, takich problemów już nie powinniśmy mieć, one powinny być dawno rozwiązane, ale jeżeli są, to są priorytetowe zadania, te podstawowe sprawy, czyli woda, prąd, drogi, chodniki, bezpieczeństwo. Na tym powinniśmy się skoncentrować, stąd też takie składane wnioski. Warto dodać, że dwa wnioski na pomoc dla Bogatyni zostały złożone w ramach Fundacji PGE. To wnioski dotyczące szpitala. Złożyliśmy ze względu na sytuację covidowską między innymi wniosek o zakup respiratora dla naszego szpitala, a także drugi wniosek o remont dachu. Także mam nadzieję, że decyzje będą podjęte w najbliższych dniach i będę mógł też przekazać dobrą informację, że ten respirator jest zakupiony, a środki na remont dachu będą zabezpieczone. Rozpatrzenie wszystkich wniosków nie nastąpi szybko. Prawdopodobnie będzie to w przyszłym roku, a część realizacji zajmie zapewne więcej niż rok. Część z tych złożonych wniosków ma dofinansowanie nawet 100%, niektóre 70%. Sporo inwestycji, które zaplanowano do realizacji z funduszy unijnych czy też rządowych, wiąże się z tak zwanym efektem ekologicznym. A to znaczy, że jeśli dojdą do realizacji, będziemy mieli lepszą jakość powietrza w gminie. Jak będzie wyglądała gmina Bogatynia w najbliższych latach? Nad propozycją wizji dla miasta za chwilę zaczną pracować specjaliści wraz z mieszkańcami. Dokument, który wskazuje kierunki działania władzom gminy, to strategia rozwoju. Nasza kończy się w tym roku. Dotychczas nie powstał jednak nowy dokument. Prace nad nim ruszą lada moment. Już też podjęliśmy działania, aby do prac nad tą strategią przystąpić. Planowaliśmy zorganizowanie takiej dużej konferencji, która rozpocznie i omówi, jakie stoją przed nami wyzwania, jak w ogóle zabrać się do tej strategii. Jednak no też sytuacja epidemiczna nam na to nie pozwala. Natomiast na przyszły tydzień jestem umówiony ze specjalistami na wideokonferencję, aby takich informacji zaczerpnąć, jak do tego podejść, jakiś opracować harmonogram działań, tak żeby w jak największym stopniu w opracowaniu tej strategii mieli udział mieszkańcy. Bo to mieszkańcy powinni decydować, w jakim kierunku powinniśmy iść, jakie działania podejmować i co tak naprawdę chcą, żeby tu w tej Bogatyni, w mieście i gminie się działo, było i w jakim kierunku się rozwijać. Nie chciałbym też, żeby to były takie działania pochopne, bo trzeba coś zrobić i żeby było na papierze. Raczej chciałbym, żeby to był dokument przemyślany, mający jakąś wizję rozwoju, taką, którą będzie można zrealizować. Dlatego też będę wnioskował do Rady Miejskiej o przedłużenie tej strategii na kolejny rok. Natomiast pierwsze miesiące, te miesiące ostatnie tego roku i pierwsze miesiące nowego roku będą intensywną pracą na opracowaniu nowej strategii. No i myślę, że w połowie przyszłego roku przyjmiemy ją już na lata takie docelowe. Jestem przeciwnikiem robienia coś na szybko, żeby było. Wolałbym jednak, żeby to był dokument taki, który rzeczywiście zdiagnozuje sytuację i nada odpowiedni kierunek na przyszłość. A na to potrzeba czasu. Potrzeba dokładnej diagnozy, analizy i też spojrzenia w przyszłość z odpowiednią perspektywą. Strategia to ponad 100-stronicowy dokument. Będzie gotowy za kilkanaście miesięcy. Ale teraz już gotowy jest inny dokument, także ważny, bo związany z pozyskiwaniem unijnych dotacji. To plan inwestycyjny na lata 2021-2027, który gmina podpisała wraz z innymi okolicznymi samorządami w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji.
Ten dokument wkrótce trafi do mieszkańców i każdy będzie mógł nanieść swoje uwagi. Podejmujemy też działania perspektywiczne, tak, myśląc o przyszłości. Stąd między innymi działania związane z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027. Przyglądamy się, nie ma jeszcze ostatecznych dokumentów związanych o jakie środki, w jakim zakresie będzie można się ubiegać, ale przygotowujemy się również w partnerstwie z innymi gminami. Funkcjonuje coś takiego jak Zachodni Obszar Integracji. I w ramach tego obszaru integracji powstało coś takiego jak zintegrowane inwestycje terytorialne. W październiku podpisaliśmy w Bolesławcu takie porozumienie sygnatariuszy tego Zachodniego Obszaru Integracji, gdzie będziemy wspólnie ubiegać się o środki dla inwestycji dla naszego terenu. To jest powiat zgorzelecki, lubański i bolesławiecki. W ramach tych działań w dniu 26 października odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym jednogłośnie przyjęliśmy zarys programowy działania tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych, który został już przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem zaopiniowania. Te dwa dokumenty to wskazówki dla naszych samorządowców i propozycje na rozwój miasta w najbliższych latach. To także pomysły na unijne wsparcie, inwestycje i rozwój lokalny. Jest realizowany przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej projekt pod biało-czerwoną. W ramach tego projektu rząd sfinansuje zakup masztu i flagi, która może powstać w każdej gminie. Jednak, żeby tak się stało, trzeba wziąć udział w głosowaniu, czyli zagłosować na naszą gminę. Odpowiedni link jest na naszej stronie internetowej, na Facebooku. Zachęcam i zapraszam do udziału w tej akcji pod biało-czerwoną, abyśmy zebrali wymagane 500 głosów i by w naszej gminie został postawiony maszt z flagą biało-czerwoną.